No witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w drugiego Wiedźmina, Zabójcy Królów. Dzisiaj troszeczkę, jako że poprzedni odcinek we Flotsam naniósł nam trochę poprawy fabularnej głównego wątku tego miasta, czyli problemy z Kairanem. Wszystkie inne takie problemy. Dawaj! Już prawie go masz! No, jeszcze trochę! Zmień chwyt! Chwyt! Co jest, Geralt? Jak to jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Foltesta? Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminy. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę. Ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch. Niekompetentni głupcy, popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Okej. Zgadzałoby się. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czekającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko, jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt Skedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Też tak przybyliśmy myślę, jaki do plan, Flotsam, no. Widzieliśmy zabójcę. Rozdrażniliśmy, kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro królobójca jest pod opieką Jorveta, musimy dostać ich obu. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo, zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym ćwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. Bywaj, Roż. Zejdźmy tutaj na dół. Wiedźmin wszedł. O właśnie, tego czekałem. Co się dzieje? Zawody, brachu. Port zamknięty, no. To i nuda, aż w życiu strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Tak. Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Mamy 300 redów gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! W mordę go bi! Będziemy... Bo takie arenowe rzeczy to będą nam bardzo przydatne. Bo naprawdę można szybko się dorobić. I widzicie, w temacie już jest. Chciałbym być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Powiedz tylko z kim. Dawaj dalej. Najzdup, zwany Tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdup. Pokaż. Przeczytajcie. To jak? Przeczytajcie ksywę Najzdup. Jestem w odwrotnej kolejności, to wam wyjdzie. Zapraszam do tańca! To, o kogo chodziło? Chciał zblokować, ale nie wyszło. Panie Najzdup. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Oho. Szybko poszło. Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na tę pijaną hołotę. A oko mam dobre.
Wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Sigi Król. Popłacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Toż to, proszę bardzo. Kurwa Ezja! Z tym Zigim trzeba będzie pogadać. Bijemy się dalej, bracie? No, oczywiście, dawaj. Kim? O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Dota. Skurwiel z Remiut prosto z Ula chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? O 25 to jest dużo. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Ja również zapraszam. System tej walki naprawdę... Ajajaj. Nie wyszło. Ale jak widać, poszło szybciutko. System walki jest tak prosty, że twoim wrogiem. Gratuluję. Nie mam pytań. Obiłeś mordy największym zabijakom. Gratuluję. Turniej zakończony. W mordę go bij. No i pięknie. Zakończyliśmy zadanie poboczne. Jeden na jednego. A Ziggy miał czekać przed karczą, tak? Z wieczora. A to jest z drugiej strony. Teraz zobaczymy. Jeżeli czeka, nie czeka. Tak też myślałem. Dobra, a teraz zrobimy taką misję poboczną śmieszną, jeżeli dobrze trafię. Chyba nie. Bo gdzieś nasi koledzy od niebieskich pasów gdzieś stacjonują. Ja tylko nie pamiętam, gdzie to było. Zwiedzajmy sobie to miasto. Miasteczko w sumie, to miasto to daleko. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, Dowcielisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. Znać było boja. Dalej! Jest... Załatwmy temat. Skoro taki gieroj z niego. No to po temacie, ale już wiemy przynajmniej, że... Jest na nas wystawiony list gończy. Warto będzie o tym wspomnieć. Znać było, bo jaskółki nisko latały. Warto będzie wiedzieć o tym, przekazać to. No może z Roszem później o tym pogadamy. Znać było, bo jaskółki nisko latały. No mi się też tutaj niebieskie pasy. Nasi komandosi. I są, dobrze. Geralt? Dobry, psia jego mać, dobry. Co tam, Geralt? Cześć. No, ślicznie. Okej.
dobrze, nie? Toporek, dobra. Przyjdzie czas, żeby tutaj też zajrzeć. W takim razie. Dobra, może wyjdźmy przed miasto. Już teraz jak pada, to ciekawe, czy kogoś spotkamy. Gdzie byłeś? Oho. Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Shile, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Shile to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Mówiła, żeby się w to nie pchać. Okej, dobra. O, ja nie, dobrze. Mój kapelusz! Tutaj na górę. Jest tutaj Cedric. Imbelk. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Proszę. To ty jesteś, Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Ale dobra, pogadajmy dalej. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. O co walczą z Kojater? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty. A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to
To są cieniem dawnej chwały, Ensir. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Nieźle powiedziane. Dobra. Chcę zabić Kajrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Ensid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Dobra, to już coś wiemy. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Mój kapelusz! Ach, krew ślady rozmyje. Mój kapelusz! Czyli Triss się przeteleportowała. Niedobrze. Do leża. Mój kapelusz! Kejrana. A my wejdźmy w dziennik. Pod stronę, gdzieś tutaj się ten quest... Mój kapelusz! Zaczynam, zobaczmy, pogadajmy z trolem. Może się nie dowiemy. Jednakże trzeba będzie uważać, bo tutaj mogą się pojawiać potwory. Co prawda pada deszcz ciągle, ale nigdy nie mów nigdy. Wiem. Ktoś walczy z Nukerem. Więcej smutka nie miała. Z Nukerem szybko pójdzie. Dzięki, panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwisyn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Okej. Myślę, że warto będzie porozmawiać z wójtem, dowiedzieć się, o co chodzi z tym trolem. Dlaczego on jest taki, a nie inny. Dlaczego się zachowuje tak, a nie inaczej. No bo kurczę, jednak może ten troll, tak jak tutaj mówił, ten wieśniak może się przydać względem tego, że jest to pomocny troll. Mój kapelusz! O, niedobrze. Wiedźminie, nie zostałbyś na stałe w Bindudze? Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno, trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. O. Podobno nie chcesz pozbyć się trolla. Jak go zabraknie, kto będzie most utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak odba o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przestanie chlać, to... Jestem wiedźminem, nie niańką. Właśnie. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam? Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Dobra, 200 orenów, czemu nie? Idźmy do tego trolla, pogadajmy z nim. Zachować czujność. Może uda się go jakoś
namówić, aby zmądrzał. Przestał tak chlać. Zejście. Nie pamiętam, kto będzie dokładnie. Chyba tutaj. Skoczmy, pogadajmy z nim. Nie ma. Czego nie ma? Zejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! W pysk! To się jeszcze okaże. Ale jesteś brzydki. Trzeba będzie uważać. Już! Się. Nie bij! Jużem grzeczny! Czemu jesteś pijesz? Pijany. Wódka dobra. Głowa boli. Ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży. Głowy nie ma. Muszę pić. O, proszę bardzo. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić! Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz chlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Dobra, ale jeszcze zanim... Bardzo ciekawie się nam ten quest zapowiada. Mogą być zgłoszone. Co się stało z trollicą? Jeżeli, tak jak tutaj nam powiedział troll, nie miała głowy i ktoś ją zabił, najlepiej będzie popatrzeć po... Najlepiej będzie popatrzeć po domach, czy ktoś nie powiesił sobie głowy trollicy jako trofeum. A jest kilka chat, które możemy zbadać, więc... Bingo! Głowa trolicy. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać, w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Skąd masz ten głowę? Głowa? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trollowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Odkupujemy ten łeb? Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Aha. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. Dobra. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć do karczmy, zapytać o Dmitra. Oh.
i ewentualnie później tego Dymitra. Nurtuje mnie pewne pytanie. Fal, co taki wiedźmin Maciego Gam... No, cwaniaczku, nie? Nudy na pudy. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w Wyzimie. Nie, to spiżarka. Uważaj na lewy sierpowy! Pracujesz dla Dymitra? A ty to kto? Bo widzisz, chojraku, trochę się już gubię. Przysyła cię ta szmata, chłopaki od Fistechu czy Loredo? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trolla. Nie twój zasrany interes. Rzeźnik no. Z Blaviken. Słyszałeś o nim? Każdy słyszał. Pono jednym cięciem flaki potrafi wypluć. Ano, potrafi. Jak mi nie powiesz, gdzie jest Dymitr. Przyozdobię te ściany twoimi flakami. Spokojnie. Mów. Dymitr przesiaduje na cmentarzu obok tej śmierdzącej wiochy. No widzisz. Jak chcesz, to potrafisz. Kurwa, poczekaj, ja się odsłoni! Patrzaj, ta ludziska! Ale też dowiedzieliśmy się od tego gościa, że gdzieś tutaj jest handel Fistechem. Średnio mi się to podoba, zwłaszcza, że my już kiedyś walczyliśmy z ludźmi od Fistechu. Tutaj poczekajcie, jeszcze dobry dialog. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Tyle? Bardzo dobry akcent. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Posłuchajmy. Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Różne sposoby perswazji. Jesteś wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? Dobra, ale zapach kadzideł zapachem kadzideł. Ja bym chciał dopiąć. Kłopoty z trolem. Suszy mnie psia krew. Ba! On zednął tych Pamiętasz tytułów? Mnie z Wyzimy? Kiedyś? Stałem w bramie na podgrodzie. To się nie lubię. Stałeś w bramie na podgrodziu, to... Tych, co tam stali, to widzisz coś? Średnio wspominam. Jak stoją z kuszami, proszę bardzo. No, tacy na onako księgi, że... Ola Boga. Tu jest gdzieś cmentarz? Tak, tutaj. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci stówę. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wyzimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję.
Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dimitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trolla. Zabić go! Szybko poszło. Bo taki jesteś heroj, panie bandyta. Aj. Dobra, powalczymy, pomachajmy trochę. Dziękuję. Ten klucz się może nam przydać. Rapo dla Talara, to już wiem, go zabili. Słabo. Jednak Loredo to kawał Hama. Zabił tego ziomka. Który dał nam list od... Znaczy list. Paczkę i pozdrowienia od Talara. O, zajdźmy sobie tutaj. Do tego trolla. Powiedzmy, że jest zrobione. Daj wódki, krasnolud. Woda ci się krasnolud na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most. Naprawię. Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec klania, spokój w głowie. No i to lubię. Zobaczymy tylko nagrodę. Od wójta? Tak, wójta. Potem zajmiemy się tymi chyba walkami, albo zejdziemy najpierw do Loredo pogadać, a później tymi walkami się zajmiemy, tymi zadaniem podziemny krąg. Tu w końcu jest nasz... Jesteś mi winien 200 orenów. No. Dostaniesz 100. Ty bandyto! Ty złodzieju. No. Ty bandyto, ty złodzieju. Dogadali się. Masz te 200 orenów i udław się. Człowiek tu kurczę pomaga, ogarnia. A oni tu jeszcze. Co za banda frajerów. Wejdźmy po prostu szybko do tego flossa. Aby nie robić pustych przebiegów. No dobra, sobie od razu w dzienniku. Zobaczymy sobie Loredo. Jest w sumie już wiecior. Dobra. Wiedźmin Maciego Gamratka jada. Grzyb. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.